dlaczego na debiut, który jest takim filmem, manifestem, w każdym razie zawsze głosem reżysera, wybrałaś film o kobietach z supermarketu? Ja jestem kobietą bardzo walczącą i bardzo ciężko walczę w ogóle o wszystko to, co udało mi się zdobyć. Niektóre rzeczy udało mi się lub zdobyć, innych nie. I trochę tutaj jakby ta historia Haliny jest też moją historią. Więc ja się z nią absolutnie solidaryzuję, wiesz, od początku do końca. To jest po prostu piękna historia. Wszyscy kochamy takie historie, które po pierwsze są z życia wzięte, po drugie wiemy, że dobro wygrywa. To jest ten rzadki przypadek, kiedy dobro wygrywa i jest to usprawiedliwione, bo tak się zdarzyło w życiu. Więc nie musimy robić na siłę melodramatycznych, złych zakończeń. Po drugie, słabszy wygrywa z silniejszym. To jest po prostu piękna historia. Wszyscy takie historie kochamy, ja też. I dlatego to jest mój pierwszy film. Generalnie ja oparłam się na faktach dotyczących nadużyć różnych sieci handlowych. Prawa pracowników są nieprzestrzegane właściwie wszędzie. I co jest smutne i bardzo złe, to, że to gdzieś tam uchodzi wszystkim bezkarnie i jest uważane za swoistego rodzaju normę. Tym bardziej dotyka to kobiet, bo jakoś tak jest takie myślenie, no, że kobieta się nie postawi, że kobietę właśnie możemy tym łatwiej wykorzystywać. Wszystkie wydarzenia, które dzieją się w sklepie i tak dalej, to wszystko się zdarzyło. To są historie opowiedziane mi przez różne dziewczyny pracujące w sklepie. Natomiast sama sytuacja i postać Haliny jest postacią fikcyjną. To jest film głównie o kobietach, prawda? Mężczyźni są postaciami... Tak, jest taki babiziec w tym filmie, jest trochę świat kobiet rzeczywiście. Mężczyźni są postaciami marginalnymi tutaj troszeczkę, aczkolwiek to ciekawe, ja to zauważyłam dopiero teraz, jakby kręcąc zdjęcia, mimo że bardzo długo pracowaliśmy nad scenariuszem razem z Kasią Tarechowicz. Ale zdałam sobie sprawę, że właściwie sprzymierzeńcami Haliny są też mężczyźni. To znaczy starałam się właśnie nie robić tego podziału, że tutaj no, dziewczyny są fajne, a wszyscy faceci są źli. No, bo wiadomo, że przecież tak nie jest. Więc o dziwo tutaj właśnie mężczyźni pierwsi pomagają Halinie. Właśnie Jerzy Gawlik, adwokat, właśnie na przykład postać Waldka Pacygi, takiego przedsiębiorcy oszukanego. Rewolucjonisty rolnika. Więc to są właśnie mężczyźni. Tych mężczyzn jest niewielu tak naprawdę, to jest ich trzech. No i główna postać męska, którą gra Eryk Lubos, kierownik regionu przełożony Haliny. No i jeszcze mamy Roberta Wrzoseka, który gra już to takie zło wcielone, czyli jest przedstawicielem właśnie dużej zagranicznej firmy, która gnębi pracowników. Rola Haliny, główna rola, jest pani pierwszą w tego typu repertuarze, prawda? Tak, rzeczywiście pierwszy raz gram główną rolę i no nie wiem, jak to skomentować. Nie, no to tutaj dosyć duże rzeczywiście takie obciążenie psychiczne, ale starałam się po prostu o tym nie myśleć, żeby się nie denerwować. To jest taka postać, która przechodzi od słabości do siły, prawda? Znaczy, to nie, tak jak rozmawiałyśmy z Marysią o tym, to nie jest tak, że ona jest słaba na początku. Ona tylko po prostu nie wie, że jest silna. I ona odkrywa w sobie tę siłę. To jest też tak, że ta moja postać popełnia wiele błędów, ale to jest tak, że to wynika może z jakiejś takiej jej naiwności albo z jakiejś takiej nadgorliwości, z tego, że ona chce bardzo dobrze wypełnić te swoje obowiązki, a staje w takiej dziwnej sytuacji. Czy przygotowując się do filmu w ogóle mieliście jakieś spotkania z ludźmi, którzy pracują w supermarkecie? Produkcja załatwiła nam praktyki w supermarkecie. Ja byłam kilka razy, byłam nawet na przyjęciu towaru o godzinie 5:30 już w sklepie. Siedziałam kilka razy na kasie, nauczyłam się
obsługiwać kasę, nie jest to proste zadanie, a jak już przyszło w filmie do obsługiwania kasy i to wszystko trzeba było połączyć jeszcze z kierunkami spojrzeń, to po prostu wyglądało, ja mam nadzieję, że te wszystkie panie kasjerki, które to zobaczą, to że to będzie jakoś tak zmontowane, że to będzie wyglądało, że ja rzeczywiście, wiesz, że te godziny, które spędziłam rzeczywiście w supermarkecie, nie poszły na darmo. My nie robimy filmu o tym, że ciężko jest po prostu siedzieć na kasie, tylko robimy film o łamaniu praw pracowniczych, o tym, kiedy na tej kasie trzeba siedzieć już za długo, kiedy za to siedzenie jest nie taka płaca, jaka powinna być, kiedy pracujemy 6 godzin, a pracujemy kilkanaście godzin, a mamy płaconych za 6, kiedy mamy zapisane, że jesteśmy zatrudnione na pół etatu, a w rzeczywistości właśnie mamy full time. No i tak dalej, i tak dalej. Kogo grasz w filmie Motylek? Kierownika regionu. To się chyba fachowo tak nazywa. No, to jest gość, który ma pod sobą parę sklepów, jednostek. Jego działania nie są związane tylko i wyłącznie z jego wolną wolą. Próbujemy odtworzyć 2002, realia 2002, i Motylek to jest taka przenośnia. I to, co się działo wtedy z hipermarketami, z budowaniem w ogóle tych sieci, to naprawdę była jazda. Reżyserka nazywa to feministycznym westernem. Masz takie poczucie, że grasz w feministycznym westernie? Western feministyczny to ja mam u mnie w domu, bo żyję z feministką. I cokolwiek właśnie, jak powiem, ja wprowadzę jakąś kostowość, bo wy kobiety powiem, albo bo my mężczyźni, to od razu jest taka jadka, że to nie jest tak do końca, że Marysia tak nazywa, bo ona tak na to patrzy. Ja wolę tego w ogóle nie oceniać. Ja wolę tak, wchodzę na plan, po wcześniejszych próbach, które mieliśmy z Marysią, i to jest cudowne, że potem jest dużo więcej czasu na planie do roboty i powtarzam się i robimy. A jeżeli Marysia uważa, że to jest feministyczny western, to tak jest. Ty jesteś tym bardzo złym bohaterem filmu Motylek. No bardzo złym, bo to jest człowiek, który założył całą sieć tych motylków. No jak wiadomo, dlaczego założył je w Polsce? Dlatego, że jest tania siła robocza, że tą siłę można wykorzystać, ale bardzo mocno przekracza granice tego wykorzystywania, więc nie jest człowiekiem dobrym, jeżeli ludzie pracują za bardzo małe pieniądze, że są wykorzystywani w sposób, że pracują bardzo długo, a nie mają za to płacone, że robią rzeczy, których nie powinny wykonywać na przykład kobiety. No i tak naprawdę to jest też charakter tego człowieka, który z najczęściej ciepłym uśmiechem na twarzy przychodzi i robi takie SS-mańskie rzeczy wręcz.